Cześć, witam was bardzo serdecznie. Ja jestem Maro Cobra G, a to jest kolejny materiał z mojej nowej serii, nowego wyzwania na kanale, czyli Dark Souls 2 Solar The First Sin. Na specjalnym wyzwaniu, które zostało zainspirowane kanałem Demonidas, słuchajcie, i jego prywatnym wyzwaniem, tylko że to jest moje trochę inaczej skonstruowane wyzwanie, mianowicie na NG+, w przymierzu czempionów, bez zbroi, bez pierścieni, bez upgrade'ów na bronie i oczywiście bez pomocniczych itemów. Tak wygląda to owe wyzwanie, ta owa moja seria. Dobra, kontynuujemy sobie oczywiście. Mam 22 poziom, ale punkty postaci są osłabione, co już demonstrowałem na poprzednim materiale z owej gry. Tylko trochę poświęciłem czasu ostatnio na ten, na gadanie na temat tego, jak będzie wyglądało i na czym się obiera owa gierka, owe moje wyzwanie. Będziemy sobie dalej cisnąć, tylko że teraz widzicie uruchamianie trybu online. Przycięło mi coś. I czemu? Ciekawe. Czemu ten tryb online mi nie wchodzi w ogóle? Przycięło się czy coś? Nie wiem, czasami nie będę musiał zastartować streama, bo nie wiem, coś się zaczyna. Ani nie mogę online. O, zapisywanie danych, nie wyłączę komputera, ok. Dobra, odpaliło. Myślałem, że już nie wczyta mi. Ja mówię, dużo czasu straciłem na gadaniu na temat tego, jak będzie wyglądało owa seria, owe wyzwanie. I nie zeksplorowałem. Tutaj chyba musimy iść. Przed tobą las, dokładnie. To jest pierwsza lokacja, ale zanim tam pójdziemy, to jeszcze najpierw byśmy sobie zeksplorowali tamtą miejscówkę pomiędzy tymi domami strażniczek ognia a samą Majulą, czyli naszą bazą bazą bezpieczną, że tak powiem, miejscem wypadowym. Ale strasznie mi laguje dzisiaj ten internet, o Jezus, jak na złość. Znaczy laguje, no przycina mi trochę, widzę ekranu ładowania, mam nadzieję, że to mi nie popsuje dzisiejszego streama. Tak, ja to trzeba będzie jeszcze internety przełączać, a tego nie lubię. Ale widzę, że się cały czas ekran ładowania pokazuje tutaj, jak zwykle. I mi się wydawało, że tam było jakieś zejście. Mogliśmy wziąć jakiś item. A, jest definitywnie coś. Nie, teraz się przycięło w ogóle i mi nie idzie. Wiecie co? Zrobimy przerwę i ja sobie po prostu zesetuję internet, może będzie tu lepiej chodzić, bo coś się zrypało, także widzimy się po cięciu. Tak mi robisz smaka na Dark Souls, to ponapieprzam trochę, bo nie biorę prepaidu. Nie wiem, o co chodzi z tym ostatnim zdaniem. Mówisz, smaka robię. A no widzisz. Ej, czy ja dostałem jakiś pierścień za przystąpienie do tego przymierza? Chyba nie. Już jestem w tym przymierzu. Nie dostałem żadnego pierścienia. Muszę zobaczyć jeszcze na nagraniu, ale chyba nie. I tak już mam tą ikonkę w lewym górnym rogu, że jestem w tym przymierzu, czy już chyba gra się zrobiła cięższa. Klejnot życia. World of Warcraft. A no widzisz. Ja tak samo, że ostatnio cały czas cisnąłem w Assassin's Creed, mi się już trochę przeżarło. Także pora zacząć już nowe serie, nowe gierki. Także z chęcią sobie też rozpocznę wyzwanie na Dark Souls, czy po prostu dalej będziemy cisnąć Devil May Cry, nie? Dobra, tam chyba będziemy szli do tej pierwszej lokacji w grze, ale jeszcze sobie tutaj poeksplorujemy trochę, czy tutaj coś było. Ja tak trochę zagadałem. Nie, tutaj nic nie ma. Okej, tam już wziąłem item. I tak, tu idziemy sobie. Nadzieję sobie zwiedzimy tą okolicę, nie? Możemy wejść.
to jest ten kod, z którym możemy rozmawiać. Oh, undead, are we? And one without much time remaining. Just about ready to fall apart, I'd say. Not exactly the time to be chatting with a cat. Well, Zoot, oh yes. You may call me Shalqua. Shalqua. Enchanté. No to się zdecyduj. So, what did you want? Ooh, you smell wonderful. Okej, kot, który gada i który mówi, sadzi mi superlatywami o zapachu. No to ciekawe. Opuść przymierze, przymierze, rozmawiaj, kup przedmiot. Co ty możesz kupić? Co ci mogę kupić? Pierścienie, które już mam. Aha. Dobra, i tak z itemów nie będziemy korzystać. Pierścienie, które potrzebne mi są do platyny, to raczej też mi się tutaj nie przydadzą, bo wszystkie posiadam. Jest taka ikonka 1 w prawym górnym rogu. W prawym dolnym rogu przy danym pierścieniu, to oznacza, że już dany pierścień mam, czyli rozmawiaj. To znaczy przymierze. Kompania czempionów. Możemy sobie poczytać o danym przymierzu? Nie. Okej. Okay. Dobra, olać to, rozmawiaj. Everything will crumble and waste away, so that something new may be born. Isn't it wonderful? This place is fat. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Okay. Are you going to see the old ones? Those four who have grown so incredibly ancient. Czyli cztery głównych bossów, cztery główne dusze. They must have sprouted quite a thick coat of moss by now. For heaven's sake. No one even knows their names anymore. Imagine that. Yes, nothing like yours. For you have a most pleasant scent that grows nicer with each passing day. Okay. Have you made friends with the man by the sea? He's lost everything. Absolutely everything. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract. You give something to gain something. That it might be just the thing you need. But what does a cat know? Did you see that oddly formed rock behind here? Tak, czyli ten, to przymierze, co mnie jest taki da z nim. They called it Victor Stone, as I recall. Bardzo ciekawe. If you wish to face greater challenges, speak to the rock. No właśnie, chcemy wyzwania, bo to jest ta seria. You'd just as well not. Ciekawe, ciekawe, jak będą ciężcy przeciwnicy teraz w tym przymierzu. Aż strach pomyśleć. Zwłaszcza, że się pojawiają jakieś fantomy z dupy, które niektórych przeciwników nie było na NG. This place is already dead. No miałem jechać po tego ziomka, ty, zaraz będę musiał kończyć live'a. On ci mówił przed 19. O Jezus! Czekaj, już jadę, przecież widać. Przecież ja cały czas jadę, ja już jadę. Pewnie ja już jadę, chwila, moment. Dobra, ten kod już się powtarza. Właśnie, tu Shodan mi przypomniał, że mieliśmy jechać po jednego gościa. Miałem po kolegę jechać. Chwila, moment, jeszcze chwilę poeksplorujmy, ja sobie zrobię przerwę i później znowu wracamy do Dark Souls, jeżeli go odwiozę. Tylko poczekajcie chwilę, jeszcze poeksplorujemy tutaj. A i tak, bo kod mówił, że coś dostajemy, a coś musimy poświęcić, jeżeli dochodzimy do danego przymierza. I nie dostałem pierścienia, ale dostałem tablicę czempiona. Poznaj imiona wielkich czempionów, czyli pewnie osoby, czyli graczy, którzy przeszli na całą grę w tym przymierzu czempionów. Przedmiot do gry online pokazuje imiona największych zwycięstw z przymierza kampanii czempionów. Na tej tablicy wykutej z kamienia zwycięzcy wyryto imiona dzielnych wojowników, którzy ofiarowali najwięcej kamieni czci. Są one epitafiami tych wspaniałych osób. Okej. Okay. Wyrzuć wybrane, ale nie mogę. Ty, nie mogę sprawdzić, bo jestem offline. Dlatego, że chciałem wam pokazać, ile zginąłem razy przy pierwszym przechodzeniu NG, czyli tam 391. Jeżeli będę online, to po prostu na drugiej części live'a to ja wam pokażę.
te imiona tych osób, które, czy tam te niki osób, które przeszły ową grę na Przymierzu Czempionów. Hello there. Welcome to my shop. I'm Morlin. And I sell armor. Oh, sorry, Please do have a look. I could really use the business. Niestety ja zbroi za bardzo nie będę mógł nosić tutaj, ziomuś, także nie będę tutaj inwestował. Ale mamy te zbroje tych mobków, które mnie atakowały tutaj na samym początku gry. Zbroja sokolnika. Była noszona przez sokolników z Volgen. Rodzaj żołnierzy Volgen słynął z bojaźliwości, nie dziwi więc nikogo, że nie to tę grupę okrutnych sojuszników, by ich zastąpić. W praktyce są oni ochroniarzami bogatej elity. Służą jej tak wiernie, jak że nikt nie ośmieli się dokładnie sprawdzić ich życiorysów. Okej, to raczej na. Mogę tylko to sprawdzić. Z Volgen, tak? Have you been there? It's a lively place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little head. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and dying. It's terrible. A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power. To jest kolejne przymierze. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Oh, by the gods, where the hell am I? No bo on się powtarza, im więcej będziemy towarów u niego kupować, tym on będzie miał większe, fajniejsze zbroje. Tak samo to działa w drugą stronę, jeżeli będziemy więcej gry przechodzić, tym on będzie miał też fajniejsze itemki. Trzeba to mieć na uwadze, jeżeli będziemy pierwszy raz przechodzić grę. Ja oczywiście mnie to nie interesuje na Dark Souls wyzwanie, gdzie nie mogę żadnej tam zbroi nosić, tam ulepszeń. Ale pamiętam, że to jest zbroja, znaczy zbroja, że to jest jakiś item. Dużo odłamek tytanitu, to też mi się nie przyda, bo też mam zamiar przejść grę bez żadnego ulepszania broni. Czyli jak mamy pierwszy poziom tej włóczni, tak ona zostanie do samego końca gry. O, czy tutaj coś jeszcze jest? Ja tutaj nic nie widzę. Tam jeszcze jest ta tabliczka. I teraz tak, jestem ciekawy, czy... Chwalmy słońce, niech nam świeci, nie świeci i grzeje. O matko, panie kolego, Witek. Jest tak dramat z tą słońcem, czy... Także nie wiem, czy to jest dobry pomysł. Chwalić to słońce. Może chwalmy to słońce tylko dlatego, że gramy w Soulsy. Nie, nic poza tym. Are you the next monarch? Or merely a pawn of fate? Bearer of the curse, I will remain by your side till this frail hope shatters. Take this with you. Go on and see the king. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrit. Okej, okay, ważna postać w grze. Możesz podnosić poziom dzięki mocy... Czego? Mocy? Bearer of the curse, for misery will lead you to greater, stronger souls. You will never meet the king with a soul so frail and pallid. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. So that hope will not fade away. Okay. Bearer of the curse, seek souls. Larger, more powerful. Potężniejszych dusz, okay. That is the only way, lest this land swallow you whole. As it has so many others. Nowy poziom, ulecz butelkę Estusa, rozmawiaj. Over the hill and past the forest is the king's castle. Czyli tam, gdzie będziemy musieli iść na początku, chyba. Where a man peered straight into the essence of the soul. But whatever came of it. Witek, coś ta twoja baba rozrośnięta w barach. No. Ten, plecy na siłowni robiła. Ja nie mogę na siłownię chodzić, to niech ona chodzi przynajmniej.
A co? Those who come to Dranglake seeking salvation soon lose hope and turn hollow. It happens to them all, sooner or later. That blue knight at the base of the tower. His spirit is. Ale główka mała, tak. Faktycznie. Although he does offer sound advice. Faktycznie. Perhaps he is a foreshadowing of your own. That tiny thing inside the ruins. An ancient being that will mock your very existence. She imparts sound wisdom. Provided you find her on a good day. The sign you bear will drain your very souls. And without souls, you will turn up. Stay strong. Even when you have precious little time. For when the undead dies, it is never truly dead. But only one step closer to hollowing. Not all undead are hollows, but all hollows were. If you find an Estus shard, bring so that I may ease your burden. Over the hill and past the. Dobra, ona się już powtarza, dziękuję bardzo. Oj! Za bardzo się śpieszę i znowu to samo pokazuje. Dobra, no i nic więcej nie zrobimy. Wejdź. Jeszcze teraz jestem ciekawy, czy teraz jak rozpocząłem NG+, czy cały czas ten licznik pokazuje mi 391 zgonów w moim świecie, czy już się zasetował? Czy jest tak? O Jezus. Dobra, to będziemy musieli za każdym razem odejmować daną liczbę zgonów na NG+. Znaczy ten łączny wynik, z tego łącznego wyniku to 391 niestety. Myślałem, że zasetuje mi się ten licznik, ale on automatycznie wszystkie wylicza. Szkoda trochę. Szkoda trochę, ale nic się na to nie poradzi. Za każdym live'em, który będziemy kończyć, będziemy sprawdzać ten licznik. Jak to wygląda, ile zgonów zaliczyliśmy w danym, na danym NG. Myślę, że to będzie ważne. Taką pogodę to trzeba dobrego lodzika. Ta. Dokładnie. Tu masz rację, panie Shodan. Jezu, to zajebiście to wygląda. Nie, pogoda to jest masakra, jest tak gorąco, że o Jezus. Aż za gorąco. To jest kolejny ziomuś, który tak napieprza i cały czas gada pierduksy. Także ja wam po prostu jego kwestie tak będę szybko przewijał. O tyle gada, że... A jest przedstawicielem Przemierza. I am Solden. And straciłeś wszystko, okej? Okay. Klątwa, tak? That's not true. Nie ma prawdy. There's nothing here for you. Me. Nic tutaj nie ma dla nas. Okej. Okay. You know much about dusza. I'm not certain, but I'm told that the soul is the essence. Dusza, esencja samego życia, okej. Okay. Wszystko ma duszę. Klątwa wiąże się z duszą. Undead will never die, and that's quite a predicament. Okay. There are four beings in this land with dusza. From here, you'll sooner or napotkamy je. Każdy ma potężną duszę, okej. Okay. Zrezygnuj, jeżeli cię to przeraża. Do you ever cry out for help? The journey of an undead is long. You'll face invaders from other worlds at every. If you need help. Przymierzmy kwitnych strażników, okej. Okay. Ruszą ci na pomoc, kiedy będziesz potrzebować pomocy. Nie. Nie. Dokładnie, o to mi chodzi na tym wyzwaniu, na tej serii. Przez tą do przymierza rozmawiaj. I pieśń stalowej ochrony, okej. Okay. Tam musimy się udać do Kniei Olbrzymów. Jako pierwszą lokację. Wielki fort, ale niewiele z niego zostało. Coś się tam znajdzie. Tam jest. No, żeby daleko nie wchodzić, okej. Okay. Wieża Płomieni Hej, czyli to jest druga lokacja, gdzie musimy się później udać po tej
po tych z olbrzymami. Jest niebezpieczne. Gdzie to jest bezpiecznie? Brama prawdziwy mechanizm, okej. Nie wiesz, gdzie prowadzi. Wielka dziura w ziemi. Okej, kolejna lokacja. Okej. Bez żadnej drabiny, rozumiem. Jedna z ognisk. Szlak dla nieumarłych. Odpocząć przy ognisku, pomiędzy nas uleczają, okej, rozumiem. Strażniczki ognia, okej. Nice. Rafik, to taki challenge z Covenantem, czempionów robisz? No trochę więcej, panie Rafik. Trochę więcej niż taki challenge. Tak, to będzie Covenant. Czempionów, ale to nie tylko z moich, to nie tylko jedyne z moich ulepszeń, znaczy utrudnień. Ten jeszcze przypomnę, na czym to wyzwanie będzie polegać. Niech on skończy gadać, bo po prostu. Kogo to interesuje, choćby kto ogląda ten materiał na YouTubie, to nie sobie po prostu zrobi robi pauzę, bo szkoda mi manować czas. Dobra, on się powtarza, dziękuję bardzo. I tak, a propos, miałem też wam pokazać tą tabliczkę. Tabliczka czempionów, bo jestem teraz online, czyli mogę ją sobie podejrzeć. Użyj. A, i to są oczywiście osoby, którzy przeszli całą grę w tym całym przymierzu czempionów, czyli tym utrudnieniu. Czyli, znaczy tym przymierzem, które nam utrudnia o połowę całą grę. Trochę i tutaj jest, ale nie jest za tak dużo. Mówię wam szczerze. Onyx. Bill. Dekon. Pegasus. Dakot. Wawu. Bane. Alice. Anli. Set. Alice. Ciekawe, czy to jakaś dziewczyna przyszła? Ciekawy jestem. Amy. No, name. Noob. Nora. Amiro, Atenerna. No, trochę tego osób jest. 78. Ciekawe, czy któryś z nich to Polak, nie? Ciekawe. 96 osób przeszło na tym trybie. Ciekawe, czy Maroko Bragie też tutaj będzie w tym spisie. Czas pokażę, słuchajcie. Ciekawe, jeszcze nie spotkaliśmy żadnego przeciwnika na tym trybie, także może być ciekawo. Boskie błogosławieństwo zdobyliśmy. Okej, ciekawe, jaki jest tutaj opis. Woda święcona wzmocniona boskim błogosławieństwem leczy wszelkie rodzaje negatywne efekty i przywraca wszystkie punkty życia. Woda błogosławiona przez starożytną boginię, jej imienia zostało dawno zapomniane, a Melfika Akademika Magi zaprzecza jej istnieniu. W każdej epoce zdarzają się tacy, którzy nie kierują się rozsądkiem, to ich poczynania wypaczają prawdę. Yeah! Okej. Jak już wcześniej wspominałem, to tam było coś tam, na tym, na Gzymsie, na dolnej części, tylko nie wiem, gdzie tam, jak mam tam wejść. Powiem szczerze. Tak swoją drogą patrzę na te duchy gracze, bo jesteśmy online tutaj z tą plamy krwi, to widzę, że dużo osób sobie zagrywa w Dark Souls 2. To nie jest tak, że nagle pojawiła się trójka, to wszyscy olewają z prawej i grają w trzecią część, czy w Bloodborne'a, nie? Nie, tu widzę, że dużo osób też gra w Dark Souls 2. Widzicie to po samych plamach krwi, czy takich duszkach, które chodzą tutaj w czasie mojej rozgrywki, czyli to jest, świadczy o tym, że wiele graczy właśnie, to właśnie są gracze poświęceni do naszego serwera, którzy sobie tam gdzieś prowadzą rozgrywkami. Ich widzimy Morgenstein i święty dzwonek kapłana. Shodan, jak tam było na dziewczynach? Teraz już normalny stream? A, mi się wydaje, że tak, tam na dziewczynach. Żeby to jeszcze było, ale to mój kolega się bawił, a ja go tylko woziłem. Zbliża się ta ścieżka. To mój kolega się dzisiaj bawi. Ale tylko przywieź go tam, zawieź go tu. Przywieź go tam, zawieź go tu. No i wszędzie tylko przez jego słuchawki słychać było, nie? Jak z dziewczynami się umawia, nie? Lornetka. Okej.
Czyli no, kurczę, muszę poza nagiem też te bronie wszystkie potem powywalać, bo będzie mi ciężko je wszystkie tutaj znaleźć. Będę nowe zdobywał. Ja to chyba nawet zaraz zrobię. No, lornetkę to jeszcze mogę pokazać opis. Lornetka używa się, by zobaczyć odległe obiekty, by jej użyć, umieść ją w miejsce na broń. Rzadkie narzędzia stworzone w Volgen nie pomoże ci w walce, ale wystarczy odrobina kreatywności, by okazało się przydatne. A jak tam szodan Dark Souls Remastered, bo widzę, że cały czas ciśniesz. A jeszcze Morgersten zdobyłem, no to tu już widzę ten Morgersten. Pałka z kolczastą głowicą. Kolece tej broni obuchowej wywołują krwotoki. To popularna broń wśród kapłanów, ale jej wygląd jednoznacznie wykazuje, że została stworzona do upuszczenia krwi. Ciekawe, jakie to ma statystyki? Wymagania znaczy się. Chwila. Widziałem, że Demonidas, jak prowadził własną serię, to korzystał z tego, ale ciężko by było z tego skorzystać, jak on miał siłę 6 i zręczność 6. Tamta postać miała człowieka znikąd, no to masz 15 siły, żeby tego, z tego korzystać. No, czyli ciekawe. A zacząłem dopiero, trochę sobie błądzę. Aha, no tak. No, na tym ta gra polega, powiem szczerze. Na próbach i błędach. Na samym zwiedzaniu owych lokacji w tamtej grze. Dobra, ja to później jeszcze sprawdzę. Albo wiecie co? Weźmy, pójdźmy od razu, bo tutaj jest ognisko. Powywalajmy ten syf, który mi się to nie przyda. Jeżeli chodzi o bronię, to jeszcze może zostać. Choć i tak tego błogosławieństwa nie będę używał. Także wywal to i wywal to. Reszta może zostać. Bronie to wszystkie praktycznie out. Wydaje, że żadna mi się tu nie przyda. Out, out. Out, out. To jeszcze sobie zostawię, bo z tych broni lubię korzystać, bo są te bliźniacze ostrza. To jest mój ulubiony rodzaj grze. Boże, przepraszam. Mój ulubiony rodzaj broni w tej grze. Bicze sobie schowamy. No i tą też pięć, bo to też lubię tą broń. Ale dużo mają wymagania, jeżeli chodzi o te, no, używanie nich. Musiał zmienić statystykę, mi się za bardzo nie chce. Dobra, mi się wydaje, że na tyle by było jak na razie. No bo tutaj chciałem sobie zwiedzić tą... A nie tu. Nie tu. Tam pójdziemy sobie później. Tutaj się przychodziło do Majuli. I chciałem sobie właśnie tą lokację pomiędzy Majulą a tym domem strażniczek ognia sobie zwiedzić. I w końcu trzeba zobaczyć, jak wygląda zabawa w tym przymierzu czempionów, czyli tej utrudnionej walce, utrudnionej rozgrywce wróg. Nie wiem, czy ja tutaj miałem iść. Tu to ta miejscowa, czy powodzenia. Nie, kurczę, to czasami też się... No tak, zapomniałem, że jak wyjdziecie stamtąd i wracacie tą samą drogą, to jest w ogóle inna miejscowa. Tak mi się chyba wydawało wcześniej. Bo jestem gościu z mieczem, no możemy z nim pogadać teoretycznie. No dawaj, ciskaj. Na razie nie mam z kim, panie kolego, a tu jest item. Okej, no życie jakoś wiodąca do domu. Tych itemów nie będę wam czytał, bo wszyscy wiedzą, do czego te itemki służyły. Do leczenia, do wracania do ogniska. Have you business with me? The way yonder is all blocked up, you see, by this god awful statue. Heavens above. Who thought it a good idea to pit it there? Oof, I'm in quite the pickle now. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, you don't think a real life person was turned to stone, do you? No tak myślę, bo tak było. Gościu ma podwójną broń. Widzę.
Ciekawe. See that statue? Guess me. Dobra, ty się już powtarzasz, ale będziemy będę z tobą rozmawiać częściej, bo ty masz. To przyjdę i dalej robię jakieś postępy w fabule czy tam w grze. To on zmienia swoje dialogi, z tego co pamiętam. Dobra, zapomniałem, że ta miejscówka się trochę zmienia, jeżeli jak pierwszy raz przechodzicie do Majuli. Nie dostaniecie się normalnym sposobem, ale możecie się przetransportować do tamtego ogniska. Bo szybka podróż od razu jest tutaj możliwa. Nie to co w Dark Souls 1, gdzie tam musicie pokonać głównych bossów Anor Londo, żeby szybka podróż była możliwa. Tutaj raczej tak nie jest i później to już wprowadzono też w Dark Souls 3. Ale można się właśnie przez to ognisko tutaj przetransportować. Podróż. O właśnie, dom strażniczek ognia. I stąd sobie pozwiedzamy. I tutaj zginiemy na pewno. Bo chciałbym uderzyć na takiego jednego potwora, który zazwyczaj dawał jakiś tam pierścień, jak pierwszy raz przechodziliście tą gierkę. I się wydaje, że mi się nie uda z nim wygrać. Ale to zaraz, bo tam jest to przejście chyba do niego. Nie, to tam jest to przejście do niego. Tutaj byśmy zwiedzali tą lokację. Czyli ten przecionek, to się tak nazywało. I wkurza mnie tamten mroczny duch. Znaczy mroczny duch. Phantom. Bardziej. Tak, sobie przejdźmy tutaj. Dobra, tu już są ziomki. O kurwa, jakie to jest silne. Faktycznie. A tu jest... Ile on w ogóle przyjął obrażeń, a to jest zwykły mob. Nie? Najsłabsza postać w grze. Namierzanie, dobra, wiem o co chodzi. Dobra, ten jakoś szybciej w miarę przeszły, ten zginął. Ale to nie znaczy, że będzie tak super łatwo i pięknie. Bo to są podpowiedzi na początek gry. Jak pierwszy raz przechodzicie, ale raczej nie będę tego czytał. Sobie chciał tylko tutaj pozwiedzać. To jest bardzo fajna broń i nie chcę jej za bardzo ulepszać. Też z jednego powodu, że to jest Dark Souls wyzwanie. I za łatwo by to było nam w rozgrywce, a dwa, że to jest bardzo silna broń. Wielu graczy uważa właśnie włóczni Santiera za jedną z najlepszych broni w grze. Także wolałbym raczej jej nie ulepszać, ale z niej korzystać na tym wyzwaniu. Mimo wszystko. Bo naprawdę może być ciężko i chociaż z jednej strony byśmy mieli jakieś ułatwienie pod względem broni. Mogę mu bug spała wpieprzyć? Mogę. Uuu! To bolało. Ale go przebiła. Nice. Za plecami wroga trafienie krytyczne. No, udało mi się wykonać. Owy finisher. A tu jakaś pułapka jest. Tam jest ziomuś, a nie powinien mnie chyba teraz zaatakować. Sztylet, yeah! Pokaż co to za broń. Co to jest? Sztylet. Podobno też uważana jest za jedną z najlepszych broni w tej grze. Zwróćcie jakie to ma wymagania. Dwa pod siłę. Tutaj macie, pokazuję wam. Dwa pod siłę i sześć pod zręczność. Czyli taka broń typowo pod pierwszy poziom postaci, nie? Czyli takie jakby demonidza zgrał. No i widziałem w ocenach, że to też jest jedna z lepszych broni, jeżeli sobie ulepszycie i weźmiecie na elektryczny buff. To jest to szybka broń, nie? No tego ziomka muszę uważać. Jeszcze stoi w moim kierunku przewrót. A, dobra. Okej, tam jest kolejny. Nawet nie chcę na razie wiedzieć, ile oni mi życia mnie zabierają, jak dostanę ten gonga od niego. Na tym trybie, znaczy na tym trybie, w tym przymierzu. Krok w tył. O, dobra, bo tam jest z łukiem gościu. My tego ze sztyletem tu wabić. No chodź. Dobrze, tylko ten jeden tutaj był, czy...
O kurcze. Pisgnął. On na szczęście nie zabierałem tak dużo, ale mówię, że to są zwykłe moby. Chciałem go... Tak, stała mobilność, ale to raczej nie ma sensu. Nie zabierałem aż tak dużo, ale jak mówię, no to są zwykłe mobki, także może nie są jeszcze jakieś mega do kukrzeni. Tutaj no życie, okej, nie będziemy korzystać z takich rzeczy na tym wyzwaniu. Tu raczej nic nie ma, tutaj przechodzimy przez jedną mgłę. A może się wyleczmy. O, ten będzie piździel za mnie strzelał teraz. Jak mi to załatwić? Co to było? Poruszanie kamerą. Co on kombinuje? Jak ja mam do ciebie cholero wejść? A tutaj sobie możecie wymieniać takie specjalne kamienie na różne ciekawe losowe itemy. No, taka mechanika była w Dark Souls 1 i Dark Souls 3. Chyba wszyscy wiedzą o co kaman. Muszę tam jakoś wejść. Ale tak się zastanawiam, jak to tamtego frajera wejść. Dobra, może później się martwił. Zobaczył mnie tu zdejmie. Zjeżdżał liną. Zresztą muszę pamiętać o tym, że ma... Tom. Jak to się nazywa? Puszę. Ale tu jest kamień. Tutaj nie przejdę, bo nie mam chyba. To od kamienia na tych przeciwników, znaczy tych mob... Oła! Ile mi zabrał! Chcieliście to, pierdolę! Jaki shot! Boż ty mendo! Mówiłem, żeby uważać. Dobra, no to czyli tutaj... A tam jest item jeszcze, ale nie wiem jak tam wejść. Jak mnie zastrzelił? Trafia. Uważaj na niego, tu strzela gnojek. No tutaj byłem? A byłem, tu się przechodzi do ogniska, dobra. Odwiedziłem tutaj, a tutaj jest jeszcze ściana mgły po prawej. O widzicie, tu mnie nie było, tylko muszę naprawdę uważać na... Bo frajera by mnie zabiera prawie całe życie na jednym głupim strzale. Trzymanie prawej broni w dwóch rękach, to akurat wiem. Czy trzymanie lewej broni w dwóch rękach, okej. Okay. Tak, mam mało tej staminy, będę musiał naprawdę kontrolować ją w czasie walki. Na tym wyzwaniu już nie są przelewki, powiem szczerze, choć mi się wydaje, że to będzie chyba ciupko łatwiejsze wyzwanie niż Demonidas miał, ale oczywiście mogę się mylić, nie? I nie wiadomo. Ale tu jest drabina i tam możemy przeskoczyć, kurczę, tylko tymi te skoki tutaj w tej grze. Dobra, powinnam ogarnąć. Powinnem. Podkreślenie na powinienem. Okej. Bursztynowe zioło. To bursztynowe zioło do czego to służyło, jak mogę sobie przypomnieć. To jest. Jednoręczne zioło o tak głębokiej bursztynowej barwie, że zdaje się świecić. Przywraca niewielką liczbę użycia zaklęcia. Często mylnie uważa się, że zioło to nie zakwita. Jego małe białe kwiaty pojawiają się tymczasowo, a o zmierzchu, gdy widoczny jest księżyc. Yeah! Ciekawe. Teraz przeszkód na drugą stronę. Ten ziom się nie pierdzielił. O kurcze. Naprawdę się nie pierdzielił. A ja bym spadł. Dobra. Wbijamy. A tam coś było, czy nie? Czy mi się wydawało? Nie, wydawało mi się. Możesz tak szybciej na tej drabinie, co? Właśnie. Tam jest kolejna ściana mgły. Tutaj muszę zaskoczyć. Podczas spadania atak z góry. Trzymanie tarcza, blok. Odbicie ataku wroga. No tutaj tarczy na tym wyzwaniu, czy tam na tej serii nie zobaczycie, bo to jest zakaz definitywny. Ładnie. Spokojnie, spokojnie, bo przeżył. Ach, uwielbiam tą broń, zajebiste ruchy. Fajnie wygląda postać, jak korzystać z tej broni.
No i teraz tak, no bo tu ma jakieś drzwi, o dziwo. A i tu jest jakiś item, dobra. Był kit na kula czerwonego oka. To jest związana z walkami PvP, z tego co wiem, chyba dosłuży do ataku innych graczy. Przedmiot do gry online pozwala zaatakować inny świat. Pokonaj władcę najechanego przez ciebie świata, aby zdobyć znaki niechęci. Resztki grzechów tych, którzy poddali się mrocznym pokusom, zostały zamknięte w postaci pękniętej kuli czerwonego oka. Tak właśnie, czyli to co mówiłem, to jest znany item, bo praktycznie występuje we wszystkich odsłonach serii. Sagi Dark Souls. Dobra, czyli tutaj mam to jedną drogę. Co to jest za wiadomość, czytam ją. A tak z wyskoku. Ja to będę niszczył te, które przeczytałem, na wszelki wypadek, jakby się zgubił. Łatwa orientacja w terenie. Okej, okay, i tu wychodzimy, jest ten przykup. Może ja teraz nie zginął, ile on zabiera mi życia. Na jednym strzale. O tą kuszę, ale... No widzicie, ile mu zabieram? Ja pierdziel, jaki żal. Okej, już mam pierwszy zgon na serii. Oj, mi załatwił. Będzie kolorowo, nie ma co. Przydałoby się tamtego tutaj sprowadzić i zbackstabować najlepiej. Cię wykonać mu ten krytyka, bo będzie ciężko. Mogę zepchnąć. No niż mi sobie generuje stamina. Spokojnie. To nie jest łatwy mobek. Właśnie. A ty gnoju. Dobra, mam go. Silny. Tu trzeba mu przyznać. Czemu tak naprawdę broni? Bo to jest, chyba jest jakieś inne przejście. I tam jeszcze mogę na dół zaskoczyć. Chyba to zrobię. I teraz jak przechodziłem przez tą drabinę, tamten gościu był ten fantom, to było ryzyko, że mógłby mnie zestrzelić z tej kuszy, prawdopodobnie nie spadł. To wiem, czy sam by mi się też nie zabił. Z tego poziomu sobie chyba mogę zaskoczyć na spokojnie. Czy mam jakieś kule takie do wymiany? Tym ptakom? Nie, nie mam. To bym wam pokazał na co, na czym to polega, ale chyba wszyscy wiedzą. Takie niewidzialne ptaszki, które wymieniają fanty. Nie jebną na ryj. Dusza nieznanego żołnierza. Okej, okay. Nie przyda się, ale dobra. Zapalaj ich lichtarze pochodnią. Tylko ciekawe, gdzie tu pochodnie znajdę. Niby mam tam pochodnie, ale... Pochodnia 3 godziny, 43 minuty i 41 sekund, ale... Jak się ją odpalało? Chyba w ognisku się ją rozpalało. Dobra, tam potrzebne jak? Teraz możemy to zaskoczyć. No i teraz sobie sprawdzimy tą miejscówkę, gdzie był tamten gość. Tylko tak, muszę przypomnieć, że się schodziło tutaj po lewej. O kurczę, taki zwykły fantom i on mi życia zabierał, nie? Może być ciężko, no to może być masochistyczne wyzwanie. Tak mi się coś wydaje. Naprawdę. Że jednym strzałem kuszy mnie praktycznie mógł zgiąć. Znaczy bym mógł zgiąć, gdybym więcej razy zginął i ten pasek życia by mi się zmniejszył. Tak to jeszcze tam z 20% mi zostało, czy tam 15%, ale to nie było kolorowe. Kolorowa wiadomość.
Dobra, i teraz co? On tutaj broni tam przejścia na wprost. Okej. Kurczę, to tam są te potworki. Dobra, ja tak tutaj nie przejdę. Ale tutaj mi proponuje przyjść później. I tak muszę zdobyć ten odkamieniacz, żeby blokować sobie przejście przez tego ziomka. Bo tam jest przejście, tam, na dalszej lokacji. Że tutaj już raczej nie będziemy szaleć. Bo nie mam tej rośliny. Odkamieniania. Tak mi się przynajmniej wydawało, że nie mam. Ja będę musiał zobaczyć na schowku. Jak nie, to byśmy sobie po prostu jeszcze tutaj przyszli i sprawdzili dalej. Dobra, na razie kierujmy się do Majuli. Ja sobie sprawdzę, czy mam ten odkamieniacz. Jak nie, to po prostu idziemy dalej z lokacją. Znaczy nie tutaj, nie tą lokacją. A nie, jeszcze jest jedna sprawa, którą bym chciał zwiedzić. Właśnie jest jeszcze jedna sprawa, jest. Ale to zaraz. Dobra, pójdźmy może. Albo nie. Inaczej. Nie do tego ogniska w Majuli. Bo jeszcze jest ten stwór taki wielki, ten cały. Jak na niego mówiłem? Hipcio, o, dokładnie. Cholernie ciężki wróg. To gdzieś go mogę nawet pokazać. O, tam jest. Jezu, nie lubię. On gdzieś jest na początku. Rafik, siemano. Witam cię serdecznie, panie kolega. Witam, witam. Witam, witam, panie kolego. No bo tutaj było to ognisko. Tam bym się chciał zwiedzić tego hipcia, pokonać. Zanim ją pokonam, to z 50 razy zginę. Czy to jest w ogóle sens? Zaraz spróbujemy. Ale najpierw. A nie, bo ja idę do Majuli. Nie. To inaczej, bo ja nie dojdę do ładu i składu. Weźmy sobie pióro. I do ostatniego ogniska. Okej. Okay. Okej, i tutaj sobie zakończymy dany materiał z wyzwania Dark Souls 2. Mam nadzieję, że ten materiał się podobał. Zapraszam do kolejnych hardkorowych odcinków z tej serii, jakże innych serii na moim kanale. Dzięki, że byliście, dzięki, że poświęciliście swój czas i trzymajcie się i do następnego. Cześć!